Jest 7 czerwca, niedziela, a teraz w poranku Telewizji Republika łączymy się z panem Andrzejem Iwaszko, prezesem Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu. Halo, dzień dobry panie prezesie, czy się słyszymy? Witam rodaków kraju. Panie prezesie, od paru lat ze wschodniej Ukrainy dochodzą u nas bardzo niepokojące wieści. Separatyści i siły rosyjskie zaatakowały raz jeszcze. Wprawdzie ta pierwsza ofensywa została odparta, ale walki wciąż trwają. Co dokładnie dzieje się na wschodniej Ukrainie? No, żeby to troszeczkę pokazać dynamice, trzeba powiedzieć, że po tych wydarzeniach w środę, pod taką miejscowością Marynka, która no, jest takim przedmieściem Doniecka, tak? Tutaj w naszym kierunku, kierunku Mariupola, też te ostrzały były kontynuowane. I powiedzmy, ciekawe jest to, że, no powiem tak w cudzysłowie rzeczywiście ciekawe, tak? Że bojownicy używają coraz częściej zakazanych przez mińskie umowy broni, tak? Czyli to są moździerze 122 mm, a także artyleria, czyli takie dzieła samobieżne, tak? Które i właśnie w środę, ze środy na czwartek, tak? Zostały użyte grady. Grady w takiej miejscowości granitne, które znajduje się na południowy wschód, południowy zachód, przepraszam, od Mariupola. Tak, znaczy Mariupol jest w miarę umocnionym miastem, tak, chociaż prezydent powiedział no, w swojej konferencji prasowej, że jest niezadowolony z budowy obrony Mariupola, ale w wszelkim wypadku oni dokładnie rozumieją, że tutaj Mariupol im tak wprost będzie bardzo trudno wziąć, tak, potrzebne bardzo wielkie siły, chociaż takie siły rosyjskiej armii też regularnej, która licznie stoi przy granicach. Chcę powiedzieć, że z Mariupola do granicy 60 km, czyli w ciągu powiedzmy tam półtorej godziny ta pomoc ze strony Rosji, jak zwykle oni to praktykują pod Ilowajskiem, pod Debalcewo, tak? Ta pomoc w każdej chwili może być użyta. Non-stop latają drony, na przykład przedwczoraj w nocy, tak? Do 30 dronów było zauważono, czyli badają, tak? Starają się prowokować. Korzystają właśnie z różnych rodzajów broni. Jeszcze kilka miesięcy temu, zanim rozpoczęła się wiosna, wiele ekspertów mówiło o tym, że Rosjanie na wiosnę właśnie przygotowują wielką ofensywę. Pogoda będzie miała być wtedy bardziej sprzyjająca. No i pytamy dzisiaj, czy to nie jest właśnie ta ofensywa, o której rozmawialiśmy jeszcze kilka miesięcy temu? Tutaj można bardzo łatwo odpowiedzieć. Jest bez takie bezprecedensowa ilość właśnie wojsk rosyjskich stoi przy granicy z Ukrainą. Tak, to jest raz. Druga sprawa, non-stop szkolą bojowników rosyjscy instruktorzy. Też wielu jest i ochotników, i armii regularnej też, która no, mówi się, że około 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, tak, armii regularnej, które jak zwykle oni wysyłają w czasie urlopu, tak, na Ukrainę. Powiedzmy, wydaje mi się, że tutaj po prostu Putin tak, jak to mówić, bilansuje taki brinkmanship, można tak powiedzieć, tak. Czyli bada, tak, jaka reakcja będzie, szczególnie przed szczytem G7, tak, też on powiedzmy próbował prowokować, tak, żeby pokazać tak w pełnym sposób, że zrobię co zechcę, tak, mam dlatego wszystkie możliwości, tyle że musicie iść na moją rękę, tak, w sensie, że powiedzmy pójść na moje warunki, tak, i tak dalej. Także to wiadomo, że no, żadnej samodzielności tych tak zwanych fejkowych takich republik nie ma. Wszystko dyktuje się z Moskwy. Także czyli tutaj mamy po jednej stronie prowokacje rosyjskie, a po drugiej odpowiedź ukraińską. Jak ona wygląda? I to po pierwsze ta militarna, a po drugie polityczna. My dokładnie pamiętamy właśnie pierwsze umowy mińskie, tak? Co się działo, czyli codziennie ginęło 3-5 ukraińskich żołnierzy.
Tak, trudno było to nazwać, no jak i obecne umowy mińskie, trudno było to nazwać pokojowymi umowami, tak, takim zaprzestaniem, tak, ostrzałów i tak dalej. To wszystko non-stop odbywa się i teraz dowództwo ukraińskie bardzo często daje rozkaz odpowiadać, tak, czyli armia ukraińska odpowiada właśnie moździerzami, którzy są, nie są zakazane przez, czyli 82-milimetrowymi. Też armia ukraińska dokładnie zna, gdzie wie, gdzie znajdują się pozycje, tak, i bardzo tak już bardziej zawodowo, tak, może przytłumić te właśnie pozycje bojowników. Także wygląda w taki sposób, że w pierwszej kolejności strzelają bojownicy, potem armia ukraińska prosi o pozwolenie dowództwa, żeby odpowiedzieć, tak, i bojownicy proszą o zaprzestanie ognia. I potem za pół godziny, za 20 minut, kiedy podciągają siły i amunicję, znów zaczynają. I tak może być dziennie, na przykład niektóre dni to do 10 razy, tak, że powiedzmy proszą, żeby przestali i potem sami znowu prowokują. A co mówią ukraińscy politycy? Co do odpowiedzi, czy odpowiedzi armii ukraińskiej, tak? Czy politycy, co mówią politycy? Petro Poroszenko, co mówi premier, jak zachowuje się w tej sytuacji rząd ukraiński? Rzeczywiście, że odpowiedź, tak, odpowiedź armii ukraińskiej powinna być, tak, i wiadomo, że bez najwyższego dowództwa Ukrainy tej odpowiedzi by nie było, tak, jak to było w pierwsze umowy mińskie. Rzeczywiście moje też zdanie, że odpowiadać trzeba, trzeba, dlatego że powiedzmy, to jest non-stop prowokacje, non-stop, powiedzmy, jak w pierwsze te umowy, tak, ginęli ukraińscy żołnierze. I tutaj, wydaje mi się, linia dowództwa ukraińskiego, polityków, tak, którzy coraz częściej wymagają, żeby odpowiadali, tak, że nie można siedzieć, tak, po pozycjach ukraińskich wojsk strzelają, tym bardziej, że strzelają coraz profesjonalniej, tak, to mówi o tym, że A, że szkolą bojowników, tak, B, że też, bo szkolenie takie wymaga dłuższego czasu, tak, i na przykład, żeby powiedzmy, no, pilotować tym gradem, to kilka miesięcy trwa, tak, taka nauka plus praktyka powinna być, czyli generalnie na wszystkich takich powiedzmy stanowiskach kierowniczych, tak, to są rosyjscy oficerowie. Dziękuję uprzejmie. O sytuacji na froncie ukraińskim opowiadał pan Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu.